Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na S40 i pokażę wam tak naprawdę, co zmieniło się przez ten ostatni weekend epicki, bo wtedy się najwięcej pozmieniało, wtedy ludzie najwięcej leveli wbili i jakoś ten serwer wydaje mi się, że zaczął żyć po tych pierwszych dniach, takich można powiedzieć dość słabych, jeżeli chodzi o levele. No i po prostu przyjrzymy się temu, zobaczymy, co tutaj ciekawego się wydarzyło. Może jakieś lochy delikatnie poklikamy, tutaj mam strefę mroku, tutaj mam również wieżę na bardzo niskim poziomie, chyba dzisiaj się tą wieżą zajmiemy, zobaczymy generalnie, jak to wyjdzie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która co tydzień ma naprawdę świetne gierki na wyprzedażach, naprawdę niskie ceny, więc polecam. Rejestrując się z mojego reflinka, który macie w opisie, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50, i używając mojego kodu neutral dostaniecie jeszcze dodatkowo 3% zniżki, także uważam, że warto. Możecie sobie przejrzeć, co tutaj Eneba ma w swojej ofercie. My na przykład wybierzemy Far Kraja szósteczkę, no i zobaczmy, jak tutaj wyjdzie. Najtaniej to jest 227 zł, klikamy sobie kup teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy, klikamy tutaj. No i wpisujemy oczywiście neutral, klikamy zastosuj i jak sami widzicie, mamy rabacik prawie 7 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę warto. Przepraszam was, że odcinek się pojawia dopiero teraz, miał się pojawić we wtorek faktycznie, ale powiem wam, że od w sumie poniedziałku tragicznie się czułem, dzisiaj byłem u doktora, strasznie mnie gdzieś tutaj boli po lewej stronie, jakieś mięśnie czy coś, jakieś od kręgosłupa, coś podobno, nawet zresztą możecie słyszeć, że tak nieraz muszę złapać oddech, żeby coś powiedzieć, więc no nie miałem po prostu siły, do tego praktycznie dwie noce nie spałem wcale, no bo po prostu się nie dało, nie mogłem się położyć, to tyle, więc nie chcę się tu nad sobą rozczulać, ale nieraz muszę tak złapać oddech i tak dalej, więc też dlatego jakby tych odcinków nie było, no bo nie chciałem na siłę czegoś takiego robić. Dzisiaj się troszkę lepiej czuję, więc sobie nagramy. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i oczywiście wbijajcie na Twitcha i na Discorda dla widzów. Teraz macie momencik, żeby to zrobić. Kciuk w górę przede wszystkim, subskrypcja. Bardzo wam dziękuję, że poprzedni film wam się bardzo spodobał, bo tam było chyba ponad 300 łapek w górę, było ponad 5000 wyświetleń. Mimo że nagrywany na szybko z tego weekendu epickiego, to i tak poszedł bardzo fajnie. Dobra, no i co na tym zabójcy? Jak widzicie, wbiliśmy 225 level. Nie klikałem tutaj za dużo bez was. Troszkę się jeszcze przebierałem w niedzielę, tak jak mówiłem, znalazłem sobie bronię z runkami 2%, mam jakieś itemki z runą, tutaj się staram punkty życia ogarniać, już możemy znaleźć 2%, ale generalnie póki co mam jeden na niektórych, jeżeli mi coś wyleci fajniejszego, to sobie będę po prostu podmieniał. Tu jak widzicie, niektórych rzeczy jeszcze nawet nie mam z runą, więc też muszę je powolutku wymienić, także to tam jeszcze, co w niedzielę na szybko zrobiłem, to zrobiłem, to jeszcze na spokojnie sobie ogarniemy. Jeżeli chodzi o lożki, to dwa tutaj w 13 piętrze pocisnąłem, troszeczkę jakiś tornad na dobicie levela, troszeczkę jakiś tutaj, że tak powiem, no stref mroku po prostu tych lochów, więc jakoś to tam poszło. Za tydzień będzie weekend halloweenowy, co za tym idzie, będzie event z wiedźmą, czyli wiedźma będzie przyjmowała wszystkie itemki, jakie tylko możemy dropnąć, więc myślę, że póki co tutaj tornada nie będę ruszał, tylko po prostu się wstrzymam i poczekam na ten weekend, dlatego że to jest tam półtora tygodnia około, no a myślę, że profit, jeżeli chodzi o golda, może być naprawdę bardzo fajny. Bardzo was też pewnie nie ciekawi tytuł, jeszcze nie wiem, jaki dam, ale chyba dam taki, jaki mi się wydaje, więc startuje serwer, speed server tak zwany, i będzie do wygrania awatar, który taki niestandardowy, tak jak mówiłem, awatar można zdobyć za bycie youtuberem albo po prostu za wygranie w konkursie. Tych awatarów będzie łącznie aż 20 do wygrania, ale myślę, że na samym końcu odcinka, jak nie zapomnę, to wam dam wszystkie szczegóły. Dobra, więc co tu się jeszcze pozmieniało? Twierdza nam się buduje 12, jak widzicie, trochę eko podbiłem, bo robiłem sobie tutaj kontry z turorem. Jeżeli chodzi o podziemia, no to póki co zbieram na traktor 9, bo teraz będzie weekend golda oraz weekend po prostu dusz, więc warto ten traktor mieć już na 9. Gildyjka póki co wygląda tak, cały czas lecimy z wyprawami, mamy już 144%, więc generalnie raczej jest git. No i okej, zaraz tu wam przejdę do serwera, tylko co ja mogę jeszcze pokazać? Za dużo w sumie nie mam, to możemy wrzucić tutaj do kibelka. Czy nie mamy na jakiejś postaci może, no tu jest minus 6, ale tu mają te slot na gemik, tutaj na pewno nie, tutaj również nie, no może temu, tej Kunegundzie wymienimy, to możemy sobie od razu wrzucić do rozmontowania. Jak widzicie, nie mamy za dużo miejsca w tym rozmontowaniu, no ale coś tam tej wieży dzisiaj spróbuję poklikać.
I chyba tyle, tak jak mówię, leciałem sobie tutaj kontry z Turorem, teraz lecę w sumie nadal, więc jeżeli o to chodzi, to jest git. Lożki jakieś tam zdałem sobie sprawę, że mogę zrobić, że tak powiem, więc udało mi się, jakieś portale nam popadały. Tak więc generalnie no, od ostatniego odcinka delikatnie się coś tam zadziało, ale bardzo nie cisnąłem. Dobra, lecimy z tym rankingiem, bo dzisiaj to jest takim głównym naszym, można powiedzieć, tutaj jakby rzeczą, którą chcę wam pokazać, jak ten serwer się zmienił po właśnie tym weekendzie epickim. Więc tak, no jeżeli chodzi tutaj o topkę, no to jest Turor, który ma 258 level tym swoim zabójcą. Już tu widzimy marunki po 4% i generalnie ma wszystko z runami, 15% bonusu z run, więc ładnie. Drugi jest Zebo, chociaż levelowo trzeci, ale w rankingu drugi. Zebo też bardzo ładnie pocisnął. Ja ostatnio tu go starałem się złapać na tym moim odcinku, ale teraz też bardzo, bardzo mocno poleciał. Praktycznie prawie 25 leveli nad nami jest, więc też ładnie, tu już widzę, że broń ma z runą, ale cała reszta, jak widzicie, jeszcze bez runy, więc tymi runami jest, można powiedzieć, że do tyłu, bo chyba jeszcze wczoraj, jak patrzyłem, to nawet nie miał tej broni z runą, więc... Tak jak mówię, no tutaj jeżeli o to chodzi, no to dopiero co tą runkę zdobył, te 1000 run. No i co mogę powiedzieć, no jeżeli chodzi o podstawy, to widzę, że się poprawił, chyba ma nawet lepsze od nas, dokładnie 1510, no my tą wieżę zdecydowanie musimy pobiegać, teraz z wieżą jesteśmy na pewno do tyłu, bo pamiętajcie, że te podstawy miał bardzo, bardzo on do tyłu za to, no ale mniejsza z tym. Trzeci jest wujek, czyli Berek, tutaj od nas też ładnie 250 level, także musiał dość mocno pocisnąć. No i co dalej, Miś Maliś, 238 level, też super druidem. Norek od nas, zwiadowca 229, kogo my tu jeszcze mamy? Szymcio w ogóle też zwiadowca 234, tutaj paladynem Smunek 200, prawie 30 level paladynem, bardzo ładny wynik. Rafix tu w ogóle też widziałem, chyba w niedzielę wieczorem mi się rzuciło w oczy, że Rafix magiem 231 level, więc to też jest bardzo, bardzo ładny level, ładny wyczyn. Tu mamy jakiegoś Eldudzio 224, co ciekawe gra sobie tutaj łowcą demonów, tylko że łowca demonów to był koń też, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Tu ten Eldudzio wskoczył, ale a konia nie widzę, nie wiem, czy koń się usunął, czy coś się z nim stało, nie mam pojęcia totalnie, więc jakby nie będę zgadywał, no ale jest właśnie ten Eldudzio. Jeżeli chodzi o zabójców, to jest Kwikwakwo, czyli mój widz, z tego co wiem, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. No i jeżeli chodzi o niego, no to ma 227 level, więc też jest delikatnie nad nami. Tu jakiś nieudacznik, taki manik oczywiście, 223, też magiem, więc też ładnie. Tu jakiś wojownik w ogóle, Mr. Dupson 228, więc też super. No jak widzicie, topka się wymieszała, nie ma już tam samych druidów, zwiadowców i berków, tylko jak sami widzicie, jest trochę magów, są jacyś zabójcy, są jacyś tam paladyni, nie, zwiadowcy, wiadomo, trochę wojowników się pojawiło, także generalnie spoko, że tak to wygląda. No i dużo ludzi naprawdę z tym levelem, wydaje mi się, że fajnie wystrzeliło. Już strasznie mnie tu napiernicza od takiego gadania, no ale dobra, sorki za bo nawet słyszę sam po sobie, że ten oddech tak co chwilę biorę, no ale tak jak mówię, jest jak jest. Dobra, no i co, topka tak wygląda, przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem i się poczuł urażony, no ale wiadomo, pokazuję to, co mi się tam rzuciło jakoś bardziej w oczy. No i dobra, możemy sobie zrobić w sumie walki pupili. Aha, pupilów wam nie pokazywałem. Pupile wyglądają w tym momencie tak, to może zrobię te walki, żeby już być po. No pupile wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idą, jeżeli o to chodzi. Tu możemy światłem machnąć, tu sobie machniemy może mrokiem, no i na sam koniec ogień, jak widzicie 5-0, więc pupile idą nam naprawdę fajnie, jesteśmy tak około w pierwszej dziesiątce, zazwyczaj 27 pupili, jeszcze dzisiaj w dzień mam do złapania. Coś tu miałem, poczekajcie, chyba z wody, dokładnie, hydrosłonia, tutaj kogieniuta muszę w poniedziałek złapać, tu mamy jakieś letnie dni, jesienne, przepraszam, wiosenne, więc no póki co tego nie złapiemy, plutoid dopiero w sobotę do złapania, no i tak to wygląda, tu w ogóle tą kremuchówkę chyba już mogę ubić, dokładnie, tylko że to są letnie dni, więc też za wiele mi to nie dało, no ale zawsze troszeczkę expa, więc tak wyglądają pupile, tu maksymalnie Szymcio ma 31 już ich, tu mają co niektórzy po 30, więc bardzo ładnie, no i my mamy 27, dzisiaj będzie 28. Dobra, no i tyle, jeżeli chodzi o to, to tyle, gildia, tak jak mówię, wygląda tak, więc już nie będę się nad tym rozwodził. Chyba lecimy do tej wieży, no i chyba będziemy coś tu próbować działać. Możemy jeszcze portal sobie machnąć.
No właśnie, prawie się udało go ubić, niestety prawie robi wielką różnicę, jak widzicie mało HP zostało, no ale jutro już go na spokojnie ubijemy, a właśnie, mamy już 100, ja go ogarnąłem sobie również itemki, póki co są to punkty życia, póki co jest to 8%, no bo więcej niestety nie dam rady ogarnąć, no ale i tak myślę, że jest git, i tak te 8% już chyba od niedzieli sobie na spokojnie możemy więcej dostawać, no teraz wiadomo, czekam aż będę mógł 2% znaleźć, to już będę miał 10%, czyli ten max, no a potem będziemy powoli dorzucać jakiegoś golda do tego eku. No dobra, lecimy do tej wieży, zobaczymy jak to pójdzie. Na wieżę mam bardzo duże procenty, więc raczej to będzie bardzo, bardzo fajnie nam szło. Tu mamy jakiś hełmik o wiele lepszy, więc możemy go podmienić, to dajemy do rozmontowania. Lecimy dalej, tu mamy jakieś laczki, minus 34 tracimy, więc to jest dużo. W sumie muszę patrzeć na runy, bo jeżeli runa będzie jakaś fajna, to ja sobie ją wezmę, na przykład 2% PZ. Lecimy dalej, mamy jakąś brońkę, brońka jest dla zwiadowcy, zobacz. Zobaczmy, plus 24 na 3 staty, obrażenia od ognia 4%, już mamy tą runę. Dobra, to możemy sobie ją w sumie zamienić, bo wiadomo, że głównie się tu skupimy na sobie, żebyśmy mieli jak największą runę, ale tutaj na przykład Kunegunda nie ma wcale runy, więc jak najbardziej tu sobie odzyskamy klejnot, no i możemy jej to wręczyć. Lecimy dalej, teraz mamy jakiś trinkecik, jak widzicie odporność na ogień 4%, czy on mi się przyda? Tu minus 39, tutaj nie bardzo. Nam by się w ogóle przydał, tak swoją drogą, bo mamy stary, ale dobra, chyba na razie nie będę tego robił, tutaj niech będzie, w miarę git, mógłbym sobie oczywiście dać, ale sobie raczej będę polował na jakieś 3 cechy, no i bijemy dalej, jak widzicie, no to tornado pada dosłownie nam za jednego grzyba, no bo po prostu tak jest, o i zobaczcie, to możemy jak najbardziej sobie zamienić, dobrze, że wcześniej nie zamieniałem, to było w toalecie, no ale nic nam to tak naprawdę nie robi, na wszystkie staty, no ale jest na plus i to jest rzecz z runą po pierwsze, a po drugie, a tutaj nie ma z runą, a po drugie 2% PZ, więc jak najbardziej to wymieniamy, tu sobie dodamy miejsce na klejnot, tu sobie odzyskamy ten klejnocik, no i git, w miarę, nie? No bo wiadomo, broni byśmy nie brali, bo nie odzyskalibyśmy surki z tego, co tam włożyliśmy do ulepszenia, no ale to może być jak najbardziej z kibelka, wydaje mi się, że jest ok. Dobra, lecimy dalej, mamy jakieś rękawice, bardzo, bardzo fajne, jak widzicie, plus 67, a zobaczmy u nas, aha, bo tu są w ogóle na maga, dobra, to niepotrzebnie patrzyłem, tu jak najbardziej zamieniamy. I czy ja mam jeszcze jakieś rozmontowanie? Nie. Czyli w teorii jeszcze jedną wieżę bym mógł pokonać, dokładnie. Chociaż mamy broń. Broń jest 3%. No to sobie nie będziemy jej dawać. To jest dla maga. No i dobra, i chyba ją po prostu wrzucimy tutaj. Tutaj mamy też 3% w zasadzie. No ale to chyba na tyle. Tyle jeżeli chodzi o tą wieżę. No bo sami zobaczcie, tu mamy jakieś paseczki. Tylko że to wszystko jest na zwiadowce. To już sobie jutro rozmontujemy. No bo sami zobaczcie, że już nie mamy miejsca. Też nie chcę bardzo tych itemków po prostu sprzedawać, wyrzucać. Dlatego że one golda nic nie kosztują. Na tych kryształów jak najbardziej do kowala nam się w późniejszym etapie gry przydadzą większe ilości, więc... No wydaje mi się, poczekajcie, tutaj Kunegunda ma wszystko, wydaje mi się, że chyba na dzisiaj tyle, no i właśnie tak to niestety wygląda, że jeżeli chodzi o te lochy, które klikamy, czy to właśnie w strefie mroku, czy tą wieżę, no to tyle, ile uda nam się kliknąć, tyle klikniemy, no a dalej już się pojawia problem z racji tego, że właśnie nie mamy miejsca, nie możemy więcej rozmontować i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli w zasadzie tyle, jeżeli o to chodzi. Może wam pokażę, co tutaj jeszcze udało nam się pokonać przez ten czas. Poczekajcie, jak to było? Tutaj portal do piekieł, tutaj również portal do piekieł, tutaj zakończyliśmy. Generalnie ja te wszystkie lochy wam zapisałem. Nie wiem, czy potrzebnie, czy też nie, dlatego że... No wiadomo, długo bardzo by zeszło, żeby to wszystko oglądać i tak dalej, więc raczej mija się to z celem. No ale jeżeli właśnie chodzi o te lochy, no to tak. Mamy Minecuta Lannistera, to widzieliście tam, jak pokonywaliśmy na odcinku. Kto nie widział, to zapraszam, poprzedni odcinek. Tutaj na drugi dzień sobie pokonaliśmy tą bestię, w zasadzie ją dobiliśmy, bo wiadomo, że zostało jej bardzo mało HP, a my byliśmy po przebraniu i po tym wszystkim, więc tutaj szło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą bestię, no to pokonaliśmy... Może nie będę tego w całości oglądał. Tutaj 17 pokonaliśmy kolejny portal. Jak widzicie, wygląda to tak. Ten portalek padł nam praktycznie od razu. To jest w ogóle jakiś, z tego co widzę, wojownik chyba. No ale mniejsza z tym. Po prostu go pokonaliśmy ledwo, bo ledwo, ale się udało cały portal kolejnego dnia zbić. No i tutaj 18, czyli za 3 dni od naszego filmu, udało nam się pokonać wróżka Henryka. Miałem na niego chyba 0,30%. Natomiast...
kilka grzybów dosłownie, naprawdę kilka grzybów i ten wróżek Henryk nam padł, to jest mag, więc no wiadomo, nie oszukamy go tu żadnymi unikami, no ale wiadomo, nowe bronie, runki lepsze, no i generalnie tak jak mówię, lepszy trener, no i to padło, dał nam jakieś tam fajne buciki, dał nam również ze dwa levele, więc jak najbardziej git, no i okej, potem był portal do piekieł, który nam padł wczoraj, niestety musieliśmy go dobić, bo nie padł na raz, więc jak widzicie 15 milionów HP, no i wczoraj również po tym portalu do piekieł padł nam Dymik Majcierz, na którego miałem 2,5%, więc dużo. Ale za to jeżeli chodzi o Dymika Majciarza, no to on dużo grzybów, chyba z 200 na niego wydałem, więc no jak widzicie różnie to bywa z tymi procentami, mamy 0,30 i ubijamy w kilka grzybów, mamy ponad 2 i ubijamy w o wiele więcej grzybów, czyli tak jak mówię około 200, no ale mniejsza z tym, jak widzicie tutaj tego Dymika Majciarza udało nam się mimo wszystko kliknąć. Więc tutaj jeszcze wam pokażę, jak ta walka wyglądała. I w sumie jeszcze na sam koniec mogę się zalogować, zobaczyć do czego mam jakieś fajne procenty. Bo teraz na 13 piętrze stoję na magu, więc raczej będzie ciężko, żeby go ubić, ale jeżeli bym miał tam około 0,50%, to możemy w sumie poklikać, no bo dlaczego by nie. Dobra, i tu już mamy kontry dalej. I w zasadzie tyle, więc poczekajcie sekundkę, ja tutaj odpalę sobie przeglądarkę na szybko, odpalę sobie SF Toolsy i się po prostu zaloguję do tego zabójcy. Zobaczę, czy wam coś jeszcze dzisiaj klikać na odcinku. Oczywiście poza tutaj tornadem i strefą mroku i wieżą, no bo na to mam na pewno fajne procenty, ale tak jak mówię, tornado czekam już na event, więc nie ma sensu, żeby sprzedać te itemki dwa razy taniej. No i tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą wieżę i strefę mroku, no to tak jak mówię, nie mamy za bardzo miejsca, jeżeli chodzi o ten nasz nieszczęsny o tego naszego nieszczęsnego kowala, no i ten ekwipunek, więc dzisiaj się wtrzymuję, no i tak będę codziennie mniej więcej 5 wież około zbijał, jak już na wieżę nie będę miał fajnych procentów, to sobie wiadomo polecę do strefy mroku, no i jakoś to przynajmniej na razie będzie wyglądało. Dobra, zalogowałem się na SF Toolsach, szczytujemy tego naszego asasina i jak to tu wygląda. Na 13 piętro mam 0,04%, więc nie ma sensu klikać. Na Hemorrider mam 0,26%, więc też raczej nie, zwłaszcza że na początku nie daje to dużo expa. No i później jest wieża, na którą mam prawie 30%. No i tamte strefy mroku mam 9% na jedną i 0,60% na drugą. Więc no, to bym mógł klikać, ale tak jak mówię, dzisiaj mija się to totalnie już z celem. Dobra, i chyba tyle, jeżeli o to chodzi. Wszystko wam tu pokazałem, wszystko mamy porobione, przynajmniej na razie, więc ok. Okej, teraz najciekawsza rzecz, którą myślałem, że tutaj w międzyczasie może dostaniemy, o tu w ogóle pozdrawiam, myślałem, że dzisiaj dostaniemy już to na właśnie pocztę, ale niestety nie, więc muszę wam tutaj przeczytać z oficjalnego Discorda Shakesa. Dzisiaj się pojawiły informacje, tak jak co środę o godzinie 12. Po pierwsze, że mamy aktualizację 10.1. Nie robię specjalnego omówienia, dlatego że mija się to totalnie z celem, bo za dużo ona nie wnosi. Powinna być dostępna dzisiaj, w sumie to wy tego nie widzicie, wiecie? Poczekajcie sekundę, może ja... jakbym zrobił screena i wam to po prostu wrzucił na ekran. Mogłem to zrobić oczywiście przed odcinkiem, ale jak zwykle jestem nieprzygotowany. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Poczekajcie, to jest na pulpicie sobie zapiszemy. I teraz ja może zrobimy obraz. Obraz 9. Przeglądaj pulpit. I to powinien być screenshot 3, się tak nazywało. Tutaj cyk, ok, otwórz. No i dobra, i mamy to. Ja wam to może powiększę, żeby było na całym ekranie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, a ja sobie po prostu to będę czytał na drugim monitorku. No i okej, tak jak mówię, mamy aktualizację 10.1, powinna być dostępna później. Wszystkie tam zmiany i tak dalej to będą chyba dalej. Tu są generalnie głównie naprawione bugi, więc no tak jak mówię, nic nowego ta aktualizacja nie wnosi. Teraz będziemy mieli Golda i duszę, więc jakby to co wam mówiłem. Później będziemy mieli Halloweenowy weekend z promocją na grzyby, z właśnie tym tańcem wiedźmy, czyli z tym, że wiedźma będzie przyjmować wszystko. Będzie event expa, będą event klepsydr, będzie ten event, który dropią nam surki do kowala i będziemy mogli rozmontować 15 razy. To nam się przyda, ale w sumie za półtora tygodnia to już możemy nie mieć tak dużo rzeczy do rozmontowania. No i będą, z tego co widzę, event kibli. I właśnie to, co jest najciekawsze, można wygrać swój własny awatar. Jak to zrobić? W piątek, czyli 29 października startuję
Drugi speed server. Speed server polega na tym, że po prostu wszystko jest na nim szybsze. Że generalnie jest to taki serwer jak każdy inny, ale mnożniki expa, golda są szybsze. No i generalnie, jak sama nazwa wskazuje, jest szybszy. Można szybciej levelować, szybciej expić. No i teraz tak, będzie dostępny przez 30 dni. Najlepsi gracze z pierwszej dziesiątki jakby sali chwały wygrają. Poczekajcie. Muszę tutaj doczytać. Wygrają własny awatar, właśnie to co mówiłem. I jeszcze oprócz tego to jest 10 graczy, tak jak mówię, z miejsca od 1 do 10. I oprócz tego z miejsca od 11 do 50 wylosują randomowo 10 graczy i również oni wygrają swój własny awatar. Czyli to będzie około tam... 20 awatarów po prostu, nie około, tylko tak będzie, 20 awatarów nowych, niestandardowych, które będą mogli osoby wygrać. I tak naprawdę tyle, tu jak widzimy jeszcze będzie więcej informacji w poniedziałek, no ale tak jak mówię, będziecie mogli wygrać swój własny awatar. Oczywiście myślę, że rywalizacja będzie bardzo zacięta, myślę, że ludzie naprawdę będą mogli wydać ogromne ilości grzybów, żeby tylko znaleźć się w tej pierwszej dziesiątce, albo chociaż w tej pierwszej pięćdziesiątce. Chociaż wiadomo, jak się znajdziemy między miejscem 11 a 50, no to szansa, że akurat nas wylosują, jeżeli chodzi o ten niestandardowy awatar, wcale nie jest taka duża, ale mimo wszystko, jak sami widzicie, można wygrać ten awatar, to co ja wam mówiłem, jak zdobyć niestandardowy awatar, albo musicie być youtuberami, albo po prostu wygrać to w jakimś konkursie. Teraz konkurs się nadarzył, więc powodzenia, kto chce, ale wiadomo, no, serwer będzie dostępny dla każdego. Jeżeli chodzi o polskie warunki, to raczej ciężko będzie się znaleźć w tej topce, jeżeli o to chodzi, no bo jednak mimo wszystko będą gracze z Niemiec i tak dalej, którzy wiadomo cisną o wiele mocniej, ale i tak, jeżeli ktoś będzie próbował, to oczywiście życzę powodzenia i mam nadzieję, że jakiś Polak mimo wszystko wygra ten awatar na tym naszym podwórku, nazwijmy to polskim, będzie jakiś nowy awatarek, będzie na pewno bardzo miło. No i dobra, mamy jakieś nowe feature'y, czyli nowe tam jakieś bajery dodane do gry, to jest, jeżeli chodzi o aplikację, to jest nowe powiadomienie, jeżeli nie mamy dobrej łączności z internetem. Ok, zmiany, jeżeli chodzi o handlarza grzybów, to jest nowa grafika, jak mamy promocję na grzybki, tą 20%, no i mamy jakieś naprawione błędy, czyli to jest, jak scrollujemy tost, to był jakiś błąd, mamy jakiś błąd, że teraz gra działa dobrze w trybie incognito na Firefoxie. Co my tu jeszcze mamy? Nie mogliśmy się połączyć przez Apple ID na iOSie 15. Jeżeli chodzi o klaser, to poczekajcie, bo ja to najpierw muszę przeczytać, a potem sobie przetłumaczyć, żeby wam powiedzieć. Okej, w klaserze był jakiś problem, że potwory były dodawane dopiero jak zrestartowaliśmy grę. Teraz to niby ma tak nie być. No, tu jakiś błąd z awanturniczością, tu jeżeli chodzi o pety, no i w lochach, ale to tak jak mówię, jakiś, aha, kontekst menu, czyli można użyć od razu tego klucza, dzięki menu kontekstowemu, no mniejsza z tym, tak jak mówię, to są jakieś błędy, które generalnie, no niby były, niby nie, ale no aktualizacja jakaś tam wielka to wcale nie jest, raczej takie, tak jak mówię, głównie poprawki błędów, ja to od razu sobie usunę, no i tyle, także jak się pojawi więcej informacji o tym speed serwerze, to wam oczywiście o tym nagram. No i w sumie to tyle, to co chciałem, to wam pokazałem, powiedziałem, dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o strzeleniu tego kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. I mam nadzieję, że tak jak mówię, to moje gadanie takie inne niż zwykle wam jakoś bardzo nie przeszkadzało. Ja wam pięknie jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!